Po tygodniowej przerwie spowodowanej remontem przejazdu kolejowego w podwieluńskiej Dąbrowie na linii 181 znów powróciły pociągi. Tygodniowa przerwa w ich kursowaniu zbiegła się także z wejściem w życie nowego zimowego rozkładu jazdy PKP. Niestety dla podróżujących pociągami mamy niekoniecznie dobre wiadomości. Otóż z dwóch par dalekobieżnych pociągów kursujących przez Wieluń do Poznania i Krakowa w nowym rozkładzie jazdy został tylko jeden. Pociąg wybicki będzie teraz jeździł trasą przez Kluczbork. A zatem do Krakowa pociągiem z Wielunia pojedziemy bezpośrednio tylko raz dziennie o 18.22, z kolei do Poznania pociąg z Wielunia odjeżdżał będzie o 10.22 rano. Szkoda, pociągi cieszyły się dość sporym powodzeniem wśród mieszkańców Wielunia. Nic nie zmienia się jeśli chodzi o relacje w stronę tarnowskich gór. Tutaj będzie 5 połączeń w tygodniu. Miejmy nadzieję, że wraz z wiosennym rozkładem jazdy PKP bezpośrednich dalekobieżnych połączeń z Wielunia będzie więcej. Poczekamy, zobaczymy, ale nie róbmy sobie zbyt wielkich nadziei.